dzisiaj Repis współpracowały, bo było dość dobrze. Wczoraj było ciężko, było duży wiatr i niestety ciężko było łowić. Zawodnicy, którzy potrafili sobie z macza połowić na odległościach między 30 a 40 metrów, mieli wczoraj fajne wyniki i oczywiście jak na każdym łowisku trzeba mieć szczęście trochę w losowaniu. Bo jest to jeden z najlepszych zbiorników w Polsce. Tu jest paru takich zapaleńców, którzy kapitalnie utrzymują, dbają o ten zbiornik. Kolmik to jest włoska marka firmy, która znajduje się 10 km od Florencji. Firma o bardzo, bardzo długich tradycjach. Od 1978 roku powstała. Jest to czołowy producent sprzętu wędkarskiego na świecie. Organizowaliśmy 4 cykle zawodów w całej Polsce. Ludzie, którzy awansowali do finału, tutaj odbywał się w tej chwili finał. Kluczem do sukcesu była, myślę, glina. Glina, którą dostałem od Kacpra Góreckiego, wszędzie się spisuje bardzo dobrze. I zanęta. Technika łowienia, gdzie Paweł Wlazł mi bardzo pomógł. I trzeba było precyzyjnie łowić. No, bardzo zadowolony, tym bardziej, że tu takie sławy na skalę, można powiedzieć, Europy, bo tutaj i mistrzowie Polski, i wicemistrzowie, i drużynowi mistrzowie rangi międzynarodowej, także no, bardzo się cieszę i cóż powiedzieć, organizacja zawodów perfekcyjna. Grzesiu i cała ekipa dopięli wszystko na ostatni guzik, naprawdę było widać pełen profesjonalizm, zaangażowanie i chęć, żeby te zawody były naprawdę wyjątkowe i takie były. Łowię tutaj już trzeci raz. Zwykle było tak, że jedną turę tutaj łowiłem bardzo dobrze, drugą czegoś brakowało. Podobnie i w tym roku no na pewno też kluczowe jest przygotowanie się do zawodów i obecność na treningu. No, mi się jeszcze nie zdarzyło. Bardzo fajne zawody, kolejna firma, która organizuje cykl. Zawsze to dobrze przyjechać sobie nad wodę. Dzisiaj bardzo dobrze mi poszło. Pierwsza jedynka sektorowa 9800, bardzo dużo, znaczy dużo lepszy. I dzisiaj sobie poradziłem. No wczoraj miałem słabszy dzień, niestety byłem wczoraj piąty. Bardziej bogato dałem tym rybom więcej jeść. No, wczoraj za mało dostały jeść.